Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. Świąteczny jarmark zaplanowano na 2 weekendy, 8 i 9 grudnia oraz na okres od 15 do 17 grudnia. Tym razem nie odbędzie się w plenerze, a pod dachem Galerii Plaza. Tu będzie można nabyć lokalne smakołyki, upominki, rękodzieło i mnóstwo innych świątecznych artykułów, które równie dobrze mogą ubarwić nadchodzące święta lub stać się upominkiem. Miasto zaplanowało również miejską wigilię. Wspólnym kolędowaniem tym razem będziemy mogli nacieszyć się w hali Osir już 17 grudnia. Oczywiście pojawią się tutaj również lokalne zespoły artystyczne, które umilą czas spędzony na tym spotkaniu lokalnej społeczności i samorządu. Jak zapowiedział ratusz, milusińscy mogą spodziewać się tutaj spotkania ze świętym Mikołajem, który z pewnością obdaruje najmłodszych symbolicznymi, drobnymi upominkami. Po świętach przyjdzie czas na miejskiego Sylwestra. W tym roku miła niespodzianka dla czworonożnych pupili i ich troskliwych opiekunów. Miasto zrezygnowało z pokazu fajerwerków. Na placu Marii Konopnickiej plenerowy Sylwester umilał będzie muzyką taneczną DJ. 2 tygodnie później mieszkańców i turystów przyjmie stacja pogodna Suwałki. Na sobotę zaplanowano spotkanie z lokalnymi podróżnikami, którzy, jak wspomniała szefowa Magistrackiego Wydziału Kultury, postarają się udowodnić, że nieprawdą jest, jakoby z Suwałk wszędzie było daleko. Tym razem więc spotkamy się z lokalnymi globtroterami. Na tym jednak oferta się nie kończy. Tego samego wieczora można się, a właściwie należałoby odwiedzić boisko przy szkole podstawowej numer 11. Tam będziemy kibicować zawodnikom Pogodne Suwałki Team versus Reszta Świata. Taki gorący mecz w zimowej atmosferze. Po meczu będziemy mogli wziąć udział w Ice Disco na miejskim lodowisku. Ale to nie koniec jeszcze atrakcji tego wieczora, bo planujemy również specjalne seanse w akwaparku, seanse saunowe z saunmistrzem, którym będzie na co dzień kompozytor i dyrygent. Niedziela to drugi suwalski zlot morsów, czyli poranna parada morsów, która przejdzie przez miasto i właściwie z marszu rozpocznie widowiskowe seanse morsowania w zalewie Arkadia. Oraz tradycyjna propozycja dla miłośników biegania, czyli nasza zimowa biegowa trójka. Odbędzie się bieg karnawałowy na 5 km, zimowy marsz Nordic Walking i bieg rodzinny, na który zapraszamy wszystkich miłośników i dużych i małych miłośników biegania. Program tegorocznej stacji zdaje się być skonstruowany w sposób pozwalający znaleźć coś miłego dla każdego, kto skłonny jest opuścić domową kanapę lub fotel.